Przechodzę do przedstawienia kolejnych referentek. Następny referat został przygotowany przez trzy badaczki z Poznania. Doktor habilitowana Dorota Rojszczak-Robińska, profesor w Zakładzie Historii Języka Polskiego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, w swojej pracy naukowej koncentruje się na zagadnieniach związanych z językoznawstwem historycznym, tekstologią, relacją polskich tekstów średniowiecznych do źródeł i edytorstwem tekstów średniowiecznych. Mi kojarzy się wyłącznie z apokryfami, ale bardzo dobrze mi się kojarzy i obecnie kieruję projektem Początki języka polskiego i kultury religijnej w świecie, w świetle średniowiecznych apokryfów Nowego Testamentu, uniwersalne narzędzie do badań polskich tekstów apokryficznych. Referat przygotowała wraz z panią dr Olgą Ziółkowską, która pracuje na stanowisku postdoka w tym projekcie, oraz z panią Aleksandrą Deskur, która jest doktorantką w tym projekcie. No, posłuchamy. Było o tekstach łacińskich, teraz będzie o polskich średniowiecznych tekstach. Zapraszam. Dziękuję bardzo. Ostatnio właśnie w poniedziałek mieliśmy, we wtorek mieliśmy seminarium i właśnie stwierdziliśmy, że teraz przy konferencjach online pojawiła nam się taka nowa topika wstępu, więc pierwsze pytanie, czy mnie słychać? Słychać i widać, tak. Pytanie numer dwa, czy widać prezentację? Już. No jest w takim widoku nie na pełny ekran, może się uda jakoś to zmienić. Pytanie numer trzy, czy prezentacja się porusza? Porusza się i widać na cały ekran, więc wszystko jest. Dziękuję bardzo. Dobrze, to ja się wyciszam i zapraszam do wygłoszenia referatu. Od marca 2018 roku w ramach grantu Narodowego Centrum Nauki na Wydziale Filologii Polskiej i Klasycznej realizowany jest projekt Początki języka polskiego i kultury religijnej w świetle średniowiecznych apokryfów Nowego Testamentu. Uniwersalne narzędzie do badań polskich tekstów apokryficznych. Strona Staropolskie Apokryfy Nowego Testamentu jest efektem naszych działań. Naszych, czyli zespołu 10-osobowego. To jest 6 językoznawców, literaturoznawca, filolog klasyczny, teolog i programista. Za kształt techniczny strony odpowiedzialny jest zespół Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego. Strona, którą prezentujemy, o której będziemy opowiadać, jest wciąż w wersji roboczej. Przed nami jeszcze półtora roku wytężonej pracy. Prezentując dzisiaj poszczególne działania, będziemy mówić o tym, co już jest, a co dopiero jest planowane. Informacje o zmianach wprowadzanych na stronę nowych tekstach czy danych znajdą Państwo w zakładce o projekcie aktualności. W tej samej zakładce znajdują się instrukcje, które ułatwiają korzystanie z narzędzia, a także informacje o przyjętych przez nas rozwiązaniach edytorskich. Narzędzie Apokryfa to baza danych. Przede wszystkim 9 tekstów apokryficznych, czyli Rozmyślanie Przemyskie, Ewangelia Nikodema, Żywot Pana Jezu Chrysta, Żywot Świętej Anny, Historia Trzech Króli, List Lentulusa, Rozmyślania Dominikańskie, Karta Rogawskiego i Sprawa Hendoga o Męce Pana Chrystusowej. Więcej o nich za chwilę opowie Olga. I 6 wyszukiwarek, wyszukiwarka ogólna i 5 wyszukiwarek tematycznych, czyli możliwe jest wyszukiwanie po tekstach, po źródłach, po wątkach, po słowach i po formach gramatycznych. Narzędzie to jest z jednej strony efektem naszych działań, naszych badań nad tymi tekstami, a z drugiej strony ma umożliwić dzięki sporządzeniu jednolitych transliteracji, transkrypcji, a także narzędziom do pracy z wybranym fragmentem tekstu, tak jak tutaj widać, ułatwić dzięki różnym funkcjom, które za chwilę zaprezentujemy, dalsze badania tych tekstów. Zanim przedstawimy dokładniej samo narzędzie, spróbujmy osadzić nasze badania i to, w jaki sposób pracujemy nad nim, na tle tego, co już wcześniej zrobiono, co jest dostępne online. Oddaję głos. Chyba jest jakiś kłopot. Olga ma kłopot z mikrofonem. Czy jest jakaś możliwość, żeby ją odwyciszyć z poziomu hosta?
Oldze nie nadano prawa kompostu. Już jest dobrze. Ktoś mnie oznaczył jako co-host i teraz mogę już mówić. Dziękuję bardzo. Jednym z pierwszych zadań, z którymi musiał zmierzyć się zespół grantowy, było opracowanie nowych transliteracji i transkrypcji tekstów staropolskich apokryfów. Dla każdego badacza tekstów dawnych oczywistym jest, że zadanie to ma charakter twórczy, a każdy sposób prezentacji tekstu staropolskiego jest tylko jedną z wielu jego interpretacji. W skład grupy staropolskich apokryfów Nowego Testamentu, stanowiących podstawę materiałową badań grantowych, wchodzą teksty niejednorodne pod wieloma względami. Różni je m.in. czas powstania od połowy XV wieku, jak na przykład list Lentulusa, datowany na około 1450 rok, aż do połowy wieku XVI, jak na przykład rozmyślania dominikańskie, datowana karta wstępna na 1532 rok. Różni je także liczba zachowanych egzemplarzy. Najczęściej jest to jeden, ale na przykład Żywot Pana Jezu Chrysta to druk zachowany w kilku wydaniach i w wielu egzemplarzach. Odmienny jest typ tekstu, rękopis, druk, a także stosunek do łacińskiego źródła, autorstwo, lokalizacja, objętość i inne, o których szczegółowo nie będę opowiadała. Teksty objęte badaniem w grancie mają bardziej lub mniej bogatą historię wydań. Na przykład sprawa Hendoga została wydana w całości jedynie w postaci transliteracji Fertela Wierczyńskiego w 1933 roku, więc prawie 100 lat temu. Ponadto wydano fragmenty transliteracji i transkrypcji na przykład w chrestomatii staropolskiej. Natomiast Rozmyślanie Przemyskie zostało w całości wydane kilkukrotnie, na przykład przez Feliksa Kellera i Wacława Twardzika, którzy zestawili transliterację, transkrypcję, część łacińskich źródeł oraz tłumaczenie filologiczne na język niemiecki. Niektóre teksty nie były nigdy wcześniej wydane w całości, jak choćby Historia Trzech Króli, o której Brickner niemal 100 lat temu pisał tak. Całość drukiem chyba nigdy ogłoszoną nie zostanie, czy to dla polszczyzny, czy dla myłek tłumacza. Zespół grantowy musiał na samym początku stworzyć możliwie jednolite zasady transliteracji i transkrypcji objętych badaniem tekstów. Było to podyktowane głównie wymogami technicznymi. Wszystkie teksty musiały być przeszukiwalne w taki sam sposób dla narzędzia. Ponadto, poza wprowadzaniem koniecznych ujednoliceń technicznych, zespół zaproponował swoje autorskie i twórcze interpretacje rozmaitych zapisów na poziomie transliteracji oraz odczytań tychże zapisów na poziomie transkrypcji. Dotychczasowe wydania były traktowane jako głosy w dyskusji, a nie arbitralne rozstrzygnięcia. Decyzje edytorskie kolejnych wydawców można prześledzić i porównać z transkrypcją wypracowaną przez zespół grantowy za pomocą funkcji inne transkrypcje. Jeszcze jeden, o właśnie, dziękuję. Prace nad transliteracjami, a później także nad transkrypcjami umożliwiły i ułatwiły udostępnione w bibliotekach cyfrowych zbiory. Nikt nie łudzi się, że korzystanie z nawet dobrej jakości zdjęć zastąpi obcowanie z fizycznym obiektem. Niejednokrotnie ten problem się pojawiał i konieczne było weryfikowanie na przykład koloru atramentu, typu odbarwienia, przetarć czy szacunkowej liczby uszkodzonych znaków na podstawie rękopisu, na przykład w wypadku kodeksu Wawrzyńca z Łaska, który znajduje się w Bibliotece Narodowej. Niemniej jednak większość prac możliwa była do wykonania w zaciszu gabinetu, a wyszukiwanie i porównywanie różnych wersji zachowanych egzemplarzy, na przykład dla Żywota Pana Jezu Chrysta, mogło odbywać się wirtualnie. W zakresie prac nad rękopiśmienną częścią tekstów objętych badaniem w grancie, biblioteki cyfrowe przydały się szczególnie w wypadku Rozmyślania Przemyskiego. Rękopis jest przechowywany w Bibliotece Narodowej i nie jest udostępniony badaczom. Dobrej jakości zdjęcia znajdujące się na stronie Biblioteki Cyfrowej Polona stanowiły podstawę przygotowywania transliteracji i transkrypcji tekstu. W związku z tym, że prace konserwatorskie polegające na podklejeniu papieru bibułką spowodowały, że niektóre karty stały się nieczytelne lub też mniej czytelne, zespół posiłkował się fototypicznym wydaniem Fertela Wierczyńskiego, także udostępnionym przez Polona. Niestety w wypadku pozostałych rękopisów, listu Lentulusa, karty Rogawskiego, Ewangelii Nikodema, sprawy Hendogiej czy Historii Trzech Króli, zespół musiał korzystać ze zdjęć pozyskanych bezpośrednio z bibliotek, a w wypadku rozmyślań dominikańskich z wydania fototypicznego Górskiego i Kuraszkiewicza oraz starych analogowych zdjęć ze zbiorów wydawnictw specjalnych. Byłoby optymalnie doczekać momentu, w którym wszystkie te teksty zostaną udostępnione w postaci wysokiej jakości zdjęć w bibliotekach cyfrowych. Jeśli chodzi o druki, tu biblioteki cyfrowe okazały się jeszcze bardziej przydatne. Zachowany w jednym egzemplarzu druk Żywota Świętej Anny
został udostępniony na stronie internetowej Jagiellońskiej Biblioteki Cyfrowej. Dzięki temu zespół grantowy mógł swobodnie pracować nad tym tekstem. Żywot Pana Jezu Chrysta to natomiast druk zachowany w kilku wydaniach, w licznych egzemplarzach. Transliteracja i transkrypcja zamieszczone w wyszukiwarce zostały przygotowane na podstawie zdjęć z wydania Wietora z 1522 roku. Egzemplarz ten jest przechowywany w Bibliotece Seminaryjnej w Warszawie, a ze zdjęć mogliśmy korzystać dzięki uprzejmości profesora Wydry i doktora habilitowanego Rafała Wójcika, za co serdecznie dziękujemy. W wypadku uszkodzeń tego egzemplarza zespół mógł obejrzeć dane miejsce w innych egzemplarzach tego samego wydania i uzupełnić braki. W tym wypadku był to udostępniony online egzemplarz z Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie. Co ciekawe, na tym nie kończy się przydatność bibliotek cyfrowych. Poza udostępnionymi rękopisami i drukami tekstów dawnych oraz trudno dostępnymi opracowaniami i wydaniami, dzięki którym możliwe było przygotowanie transliteracji i transkrypcji przez zespół grantowy, biblioteki cyfrowe okazały się wyjątkowo cenne w zakresie szukania łacińskich źródeł tekstów staropolskich. Przykładem mogą być poszukiwania źródła najlepiej pasującego do polskojęzycznej historii Trzech Króli. Historia Trium Regum autorstwa Jana z Hildesheim funkcjonowała w wielu wersjach, w tym rękopiśmiennej i drukowanej, która najpewniej w jakiejś wersji stała się źródłem dla tekstu staropolskiego. Porównanie różnych wersji dostępnych w bibliotekach cyfrowych egzemplarzy łacińskojęzycznego tekstu pozwoliło na wyłonienie tej najlepiej pasującej do tekstu polskiego. Jest to dostępny online egzemplarz Bawarskiej Biblioteki Narodowej, kolońskiego wydania Johanna Guldenschaffa z 1477 roku. Ale więcej na temat źródeł powie za chwilę Dorota. Dziękuję. Od samego początku badań nad apokryfami jedną z najważniejszych kwestii była ich relacja do źródeł łacińskich. W ostatnich latach także pojawia się kwestia źródeł czeskich. W tym kontekście pytano o rolę źródeł, o wielowarstwowość, o przeznaczenie tekstów, o recepcję tekstów średniowiecza europejskiego w Polsce, czy wreszcie o warsztat translatologiczny tych anonimowych autorów. W narzędziu zestawiamy odnalezione źródła łacińskie i czeskie, by ułatwić dalsze badania. Źródłem jest dla nas tekst, który mógł być podstawą lub inspiracją, bezpośrednią lub pośrednią tekstu staropolskiego. Narzędzie źródła podajemy dla orientacji i wygody czytelnika, użytkownika naszego narzędzia, a nie dlatego, że uznajemy je za bezpośrednie źródło danego miejsca. Zestawiamy nie całe dzieła, ale jedynie te miejsca, dla których znajdujemy odpowiedniki w tekście polskim. Ustalenie, z czego faktycznie korzystali staropolscy autorzy, jest niemalże niemożliwe. Podobnie jak stwierdzenie, czy z danego tekstu mogli korzystać bezpośrednio lub za pośrednictwem innego autora. Takie hipotezy, o ile w ogóle prowadzono badania na ten temat, w odniesieniu do danego apokryfu, wskazano we wstępach do poszczególnych tekstów staropolskich. W narzędziu przytaczamy redakcję najbardziej prawdopodobną lub reprezentatywną. Istotne dla polskich tekstów warianty zestawiamy w notach. Zestawiamy, jak powiedziałam, zarówno źródło to pierwsze uznawane za bezpośrednie, jak Historia Trium Regum, jak i to pośrednie, przyjęte być może za innym źródłem. Szczególnie ważne jest to przy cytowaniu Pisma Świętego. Badania pokazały bowiem, że nierzadko mamy do czynienia z cytowaniem być może z pamięci, a pisarz staropolski czasem uzupełniał lub modyfikował te cytaty biblijne. W takich sytuacjach zestawiamy zawsze oba źródła, jak tutaj, gdy być może za Janem z Hildesheim, autor Historii Trzech Króli, cytuje Księgę Liczb. Wyszukiwanie po źródłach można rozpocząć od drzewa źródeł. Zostały one podzielone na źródła kanoniczne, Nowy i Stary Testament, pisma ojców i doktorów Kościoła, legendy i pisma apokryficzne, a także inne pisma chrześcijańskie. Tutaj znajdziemy na przykład historię szkolną Piotra Komestora czy pisma świętej Brygidy Szwedzkiej. Daje to możliwość po pierwsze wyświetlenia i badania różnych przykładów tego samego źródła. Przykładowo, gdy zestawimy sobie wszystkie tłumaczenia psalmu 68, zarówno te cytowane za ewangelistą, jak i pojawiające się w pismach ojców Kościoła, czy być może samodzielnie przytoczone przez staropolskiego pisarza. Podobną funkcję pełni projekt Mariusza Leńczuka, staropolskie tłumaczenia Nowego Testamentu i Izabeli Winiarskiej-Górskiej, XVI-wieczne tłumaczenia Ewangelii. Ten pierwszy ogranicza się do tłumaczeń Nowego Testamentu, ten drugi bada jedynie Ewangelię i to wyłącznie w tłumaczeniach kanonicznych będących z założenia tłumaczeniem Pisma Świętego. U nas jakby zestawiamy wszystkie źródła, także starotestamentalne, patrystyczne, apokryficzne, przykładowo staropolskie tłumaczenia fragmentów Ewangelii Nikodema czy Pism Świętej Brygidy. Po drugie, korzystając z tej wyszukiwarki źródłowej, można nie tylko prowadzić badania nad przykładem, ale też nad recepcją określonych pism i autorów w dobie staropolskiej.
łatwo wyświetlając wszystkie fragmenty oparte bezpośrednio lub pośrednio na pismach, przykładowo świętego Augustyna. Po trzecie, w już samym polu pracy z tekstem także będzie możliwość wyświetlania źródeł dla danego zakresu rządków, na którym akurat pracujemy. Pozwala to na analizę tłumaczenia, na wyjaśnienie pojawiających się niezręczności, ocenę samodzielności tłumacza czy sposobu tłumaczenia. Przykładowo, aby uszanować specyfikę tekstu w wypadku historii Trzech Króli, zdecydowaliśmy o pozostawieniu licznych kalek łacińskich konstrukcji składniowych, a także miejsc, które są przejawem ich zrozumienia. Użytkownik natrafiający na niezrozumiały fragment ma możliwość wyświetlenia równolegle łacińskiego tekstu Jana Slipa. W narzędziu są jeszcze dwie inne funkcje, według naszej wiedzy nieobecne dotąd w narzędziach, podobnych narzędziach. To jest możliwość przeszukiwania wątków i możliwość zestawiania miejsc paralelnych z pozostałych apokryfów. Ta druga, czyli możliwość zestawiania miejsc paralelnych, wynika ze specyfiki staropolskich tekstów. Przez całe lata uważano, że teksty polskich apokryfów ze względu na dużą zbieżność niektórych miejsc, przykładowo widzimy na slajdzie, musiały pochodzić od jakiegoś niezachowanego tekstu polskiego, jakiejś niezachowanej polskiej prapasji. Dzisiaj odchodzi się od tego myślenia. My przez miejsca paralelne rozumiemy miejsca mówiące to samo, tak samo lub o tym samym. Funkcja ta ułatwi dalsze badania pokrewieństwa i powinowactwa staropolskich tekstów i weryfikację tej hipotezy. Możliwi także porównawcze badania składniowe i leksykalne. Funkcja ta pozwala porównywać zarówno te miejsca, które są oparte na wspólnych źródłach, w tym sensie jest zbieżna z wyszukiwaniem miejsc opartych na jednym źródle, jak i te oparte na innych źródłach lub dla których źródeł do dzisiaj nie odnaleziono. Funkcja ta jest też częściowo zbieżna z drugą wyszukiwarką, o której wspomniałam, to jest wyszukiwaniem wątków. Wszystkie teksty podzieliliśmy na mniejsze fragmenty, wątki, pomijając partie komentarzy. Użytkownik ma możliwość porównania na przykład sposobu przedstawienia wjazdu do Jerozolimy czy modlitwy w Ogrójcu we wszystkich tekstach lub wyświetlenia wszystkich wątków związanych przykładowo z Klaudią Prokulą czy Judaszem. Staropolscy apokryfiści budowali fabułę dość niezależnie, dlatego te trzy funkcje uzupełniają się nawzajem. Zestawienia wątków oparte są na podobieństwie fabuły. Porównujemy sposób opisania tych samych wydarzeń czy tych samych postaci. Zestawienia miejsc paralelnych oparte są na tekście, w obrębie najmniejszych możliwych cząstek zdań. Zestawienia źródeł przebiegają na linii podstawa źródłowa, fragment tekstu polskiego. Przykładowo scena wypędzenia kupca ze świątyni pojawia się w Ewangeliach dwukrotnie. Według świętego Jana w pierwszym roku publicznej działalności Jezusa, według synoptyków w Wielkim Tygodniu. Nasze apokryfy korzystają z obu tych źródeł dość swobodnie. W ten sposób, gdy będziemy chcieli badać sposób przekładu konkretnego pasusu ze świętego Jana, skorzystamy z wyszukiwarki źródłowej i otrzymamy wszystkie miejsca oparte na tym fragmencie, niezależnie od tego, czy akcję umiejscowiono w Wielkim Tygodniu, jak w sprawie Handowi, czy w pierwszym roku działalności, jak w żywocie Pana Jezu Chrysta i rozmyślaniu przemysłu. Są bowiem miejsca, w których korzystając z tego samego źródła opisuje się różne wydarzenia. Wtedy funkcja wyszukiwania po źródłach jest niezbędna. Jeśli interesuje nas sam wątek pierwszego lub drugiego wypędzenia kupców do świątyni, wtedy skorzystamy z funkcji wyszukania wątku. Są bowiem fragmenty, gdy ten sam wątek, na przykład uroczysty wjazd do Jerozolimy, oparte są na innym źródle, najczęściej na innej Ewangelii. Wtedy funkcja porównania wątków będzie niezbędna. Ona wyświetli wszystkie opisy tego wątku we wszystkich tekstach, niezależnie od tego, za jakim źródłem są przedstawiane. Są wreszcie w tych tekstach miejsca pozbawione źródeł. Gdy w ten sam sposób komentuje się różne wydarzenia, jak na przykład rozmowę Maryi z aniołem w rozmyślaniu przemyskim w sprawie Handowi, która, mówiąc kolokwialnie, wydarza się w innym momencie akcji. Są też fragmenty, które są pozbawione źródeł, przykładowo od narratorskie zwroty do postaci lub czytelników. Wtedy przyda nam się funkcja zestawiania miejsc paralelnych. Narzędzie jako takie zostało zaplanowane dla przedstawicieli różnych dyscyplin. Badaczy recepcji określonych dzieł kultury w polskim średniowieczu, osób zainteresowanych tłumaczeniem w dawnej Polsce, czy obecnością określonych wątków i motywów w tekstach dawnych, czy wreszcie teologią duchowością średniowieczną. Przede wszystkim jednak przeznaczone jest dla badaczy dawnego języka, fleksji, składni, semantyki i stylu. O tym więcej opowie Ola. Bardzo dziękuję. Kolejną z funkcji, które ułatwiają, które mają za zadanie ułatwić badanie języka staropolskich apokryfów, jest przypisanie, jest stworzenie anotacji gramatycznej.
z poziomu redaktora nasza praca polegała na przypisaniu każdemu wyrazowi tekstowemu możliwie kompletnej informacji gramatycznej, czyli informacji o przynależności do klasy i o wartościach poszczególnych kategorii, zarówno gramatycznych, jak i w niektórych wypadkach słownikowych. Z poziomu użytkownika komentarz gramatyczny będzie widoczny w polu pracy z tekstem po zaznaczeniu odpowiedniego boksu. To jest funkcja planowana, na ten moment trwają prace nad anotacją, w związku z czym tutaj jedynie poglądowy slajd. Anotacji poddajemy transkrypcję tekstów staropolskich przygotowane przez zespół grantowy i zamieszczone na stronie Apokryfa. Co za tym idzie, anotujemy tekst już zinterpretowany. Nie anotujemy wyrazów, które na etapie transkrypcji zostały usunięte lub uzupełnione. Nie anotujemy też skreśleń czy innych dużych ubytków. Anotowane są natomiast te wyrazy, które uzupełnione są tylko częściowo lub w których usunięto tylko pojedyncze litery. Jednym z podstawowych wyzwań, jakie stały przed zespołem przygotowującym anotację, było wykonanie jej w ten sposób, aby była adekwatna do materiału staropolskiego. Dotychczas istniejące taksety nie spełniały tego, nie do końca spełniały to założenie i w związku z czym konieczne okazało się opracowanie zestawu klas i kategorii, które będą w większym stopniu adekwatne do materiału staropolskiego. Z tego powodu zrezygnowaliśmy z pełnego uzgadniania naszego taksetu z innymi narzędziami korpusowymi i z tego powodu też nie korzystaliśmy ze składni SQL. Z najprostszym korpusem do porównania jest KORBA, czyli korpus tekstów barokowych. To oczywiście ze względu na to, że obejmuje on materiał chronologicznie najbliższy naszemu. Ważną różnicą był także sposób anotacji, bo inaczej niż w wypadku KORBY, inaczej niż w wypadku, jak to się często robi, staropolskie teksty apokryficzne zostały poddane anotacji ręcznej, a nie automatycznej. To wynikało w dużej mierze ze specyfiki materiału. W wypadku staropolszczyzny decyzja o przypisaniu danego wyrazu tekstowego do klasy i określenie jego kategorii niejednokrotnie jest decyzją interpretacyjną, ponieważ granice między klasami nie były zarysowane w takim stopniu i ustabilizowane jak w języku współczesnym. Anotacja ręczna odbywała się na podstawie wypracowanego wcześniej zespołu klas i kategorii, którym przypisane zostały odpowiednie tagi. Każdy wyraz tekstowy ma podany także lemat, czyli formę podstawową. To dla nas była przede wszystkim funkcjonalna etykieta umożliwiająca dalszą pracę z narzędziem, na przykład wyszukiwanie po słowach. Stąd na przykład pozorne rozbieżności między lematem a niektórymi kategoriami, to znaczy niektóre imię słowy mają w lemacie bezokolicznik, natomiast kategorie, które są im przypisane, to kategorie imienne. Decyzja o przyjęciu takich kryteriów wynikała z tego, że zastosowanie przyjętego w KORBY, ale także na przykład w Narodowym Korpusie Języka Polskiego fleksemu jako jednostki, fleksemu rozumianego jako zbiór tylko tych form, które można scharakteryzować za pomocą tych samych kategorii gramatycznych jako podstawy opisu gramatycznego, mogłoby spowodować dopasowywanie wyrazów tekstowych do jednostek wyodrębnionych na podstawie wyróżników formalnych. Natomiast w wypadku staropolszczyzny kategoryzacja semantyczna była równie istotna jak formalna. Z tego powodu adekwatniejsze okazało się zaplanowanie taksetu z podziałem na klasę gramatyczną oraz kategorie wydzielone na podstawie tych dwóch kryteriów, semantycznego oraz formalnego. Skupienie się na czysto formalnych wykładnikach leżących u podstawy wydzielania fleksemów byłoby też nakładaniem na staropolszczyznę kategorii wykształconych dopiero w języku epok późniejszych. Szczególnie ciekawym i szczególnie też problematycznym przykładem tak wyodrębnionych klas są zaimki. To jest klasa bardzo niejednorodna, obejmująca jednostki o różnych kategoriach. My zdecydowaliśmy, aby nie kierować się wyłącznie kategoriami gramatycznymi i nie przypisywać zaimków do klas analogicznych części mowy, takie jak przymiotnik, rzeczownik, ale stworzyć dla nich osobne klasy, zaimek przymiotny, zaimek rzeczowny i tak dalej.
Do nich poszczególne wyrazy tekstowe są zaliczane już na podstawie kryterium formalnego. Zrezygnowaliśmy natomiast z kryterium funkcjonalnego i nie wyodrębniamy zaimków jako osobowych, pytajnych czy dzierżawczych. W obrębie kategorii z kolei niestandardowe rozwiązanie przyjęto w zakresie rodzaju. Tutaj już tylko sygnalizując problem, że to była ze względu właśnie na specyfikę języka staropolskiego, to była kategoria, w której zdecydowaliśmy się na dosyć niestandardowe rozwiązania, również kierując się przede wszystkim adekwatnością do materiału staropolskiego. Oprócz anotacji obejmującej komentarz gramatyczny dla poszczególnych wyrazów tekstowych, zdecydowano się także na wprowadzenie dodatkowego poziomu. Druga anotacja polegała na łączeniu wyrazów tekstowych w większe jednostki, które tradycyjnie wydzielane są jako odrębne struktury. To na przykład dotyczy czasu przyszłego złożonego, analitycznej formy czasu przyszłego czy formy trybu przypuszczającego. To rozwiązanie podyktowane było w dużej mierze względami praktycznymi. Ono pozwala wyszukać nie tylko pojedyncze wyrazy tekstowe, ale także struktury, które te wyrazy tekstowe tworzą, czyli oprócz tego, że użytkownik może wyszukać wszystkie pseudoimię słowy, może również znaleźć formy czasu przyszłego tworzone z użyciem właśnie pseudoimię słowów. Zanotowanie całego korpusu tekstów apokryficznych umożliwi przeszukiwanie tekstu po formach gramatycznych na podstawie przypisanych poszczególnym wyrazom wartości kategorii. Jednak nie wszystkie wyrazy zostały opatrzone pełnym komentarzem. To mogło wynikać z dwóch powodów. Albo dany wyraz nie przyjmuje żadnej wartości w danej kategorii, jak na przykład w wypadku niestopniowalnych przymiotników, wówczas otrzymywał on wartość 0. Jeżeli wartość kategorii była niemożliwa do ustalenia na podstawie formy i najbliższego kontekstu, na przykład ze względu na uszkodzenie rękopisu, w polu wartości kategorii wybieraliśmy wartość X. To dotyczy drugiego przykładu. Tutaj słowo innego pojawiło się obok uszkodzenia rękopisu. Zatem niemożliwe było stwierdzenie, czy należy mu przypisać rodzaj męski, czy też nijaki. W obu przypadkach w polu komentarza gramatycznego wartość danej kategorii nie jest wyświetlana. Po zanotowaniu całego korpusu możliwe będzie przeszukiwanie tekstów po formach gramatycznych. To jest funkcja, jedna z planowanych wyszukiwarek, która pozwoli szukać na podstawie przypisanych poszczególnym wyrazom wartości kategorii, a także po słowach na podstawie przypisanych poszczególnych formom, na podstawie lematów przypisanych poszczególnym formom. To będą dwie osobne wyszukiwarki i to są dwie planowane dopiero funkcjonalności. Ta prezentacja, ten zestaw klas i kategorii, który prezentujemy, ma na razie charakter roboczy, trwają prace nad anotacją. To pod względem technicznym nasze narzędzie różni się od stosowanych do tej pory rozwiązań. Zamiast składni zapytań użytkownik będzie mógł korzystać z checkboxów, które umożliwią przeszukiwanie tekstów, natomiast komentarz gramatyczny będzie się wyświetlał w takiej formie, w jakiej to zostało pokazane. Chociaż nasze narzędzie nie jest korpusem sensu stricto, nie jest na pewno korpusem reprezentatywnym staropolszczyzny, stanowi bardzo ważne uzupełnienie stworzonych dotychczas korpusów języka polskiego. On obejmuje nieopracowaną dotychczas grupę tekstów, nieopracowaną pod tym względem. Staropolskie apokryfy Nowego Testamentu stanowią znaczną część polskiego piśmiennictwa epoki średniowiecza. Jest to materiał zarówno bardzo obszerny, jak i zróżnicowany pod względem jakościowym, obejmujący bardzo różne teksty i różne pod względem stylistycznym, różne pod względem językowym i pod względem stosunku do źródeł. Poddanie tak obszernego materiału anotacji gramatycznej znacznie ułatwi dalsze badania nad językiem, nad średniowieczną polszczyzną. Anotacja może być dalej wykorzystywana na przykład w badaniach składniowych, ale także na przykład w badaniach statystycznych. Bardzo dziękujemy.